Cześć, dziś na poboczu nowa Lagonda czy wnętrze nowej Skody Kamiq? Start! Gdyby pominąć BMW M5 oraz M5 Competition, to można by uznać, że BMW M550i xDrive jest najszybszym BMW serii 5, które możecie w tym momencie kupić. Napędzane podwójnie doładowaną jednostką 4,4 litra V8 generującą moc 456 koni oraz 650 Nm momentu obrotowego przekazywanego na obie osie. Potrafi przyspieszać do setki w czasie jedynie 4 sekund, a to sprawia, że jest szybsze niż stare M5 i jedynie o 0,6 sekundy wolniejsze od obecnego M5. Jeśli chcesz sprawić, by twoje M550i było jeszcze bardziej drapieżne, to warto odezwać się do AC Schnitzer, który dzięki nowemu pakietowi sprawi, że twój samochód będzie wyglądać na bardziej sportowy, a to za sprawą pakietu stylistycznego, w którego skład wchodzą przedni spoiler z karbonowymi dodatkami, karbonowy tylny spoiler, nowe progi oraz nowe aluminiowe koła. Jak wam się podoba? Aston Martin Lagonda ma zamiar zaprezentować całkowicie nowy koncept na targach w Genewie w marcu. Premiera samochodu odbędzie się dokładnie 12 miesięcy po prezentacji koncepcyjnego Lagonda Vision All Terrain Concept, bo tak będzie nazywał się samochód, który ujrzymy, ma być pierwszym samochodem wprowadzonym do produkcji bezpośrednio przez skrzeszoną markę Lagonda. Będzie to miało miejsce w 2021 roku. Póki co musimy nacieszyć się jedynie pojedynczym zdjęciem tego samochodu, które pokazuje, że auto będzie dość szerokie, a z przodu przykuwać uwagę będzie duża atrapa chłodnicy oraz błyszczący element. Po bokach znajdą się kamery zamiast lusterek. Skoda ma sporo do zaprezentowania w tym roku. Teraz pojawiły się nowe oficjalne zdjęcia przedstawiające wnętrze nadchodzącego subkompaktowego crossovera o nazwie Kamiq. Kokpit jest inspirowany tym, co zobaczyliśmy w Vision RS Concept w Paryżu. Na desce rozdzielczej znalazł się ekran infotainment w stylu tabletu przemocowany do deski rozdzielczej jak w poprzedniej A-klasie. Na górze znalazły się również nawiewy powietrza, a poniżej panel do obsługi klimatyzacji. Jak wam się podoba wnętrze nowego Kamiqa? Nie sądzicie, że trochę już za dużo tych crossoverów? Minęło 18 miesięcy od prezentacji nowego Rolls-Royce'a Phantoma. Teraz luksusowa marka przygotowuje się do wprowadzenia kolejnej generacji mniejszego, tańszego modelu o nazwie Ghost. Auto ma zostać zbudowane na tej samej platformie co Phantom, która zostanie jednak delikatnie skrócona. Prototyp prezentowany na zdjęciach pokryty jest skrzętnym kamuflażem, który nie jest w stanie jednak przykryć oczywistych podobieństw do większego brata. Z przodu znajdziemy charakterystyczne prostokątne trójwymiarowe reflektory oraz wielką atrapę chłodnicy. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na naszym kanale.